2023, podobnie jak lata minionego czasu, zapisał się w historii gminy Czempiń jako bogaty w emocjonujące wydarzenia. Gdy tylko pierwsze promienie wiosennego słońca rozświetlają szarą, zmęczoną wielkopolską krainę, tłumy mieszkańców gminy ochoczo wyruszają w plenery, poszukując rozrywek. A dzieje się tu sporo. Majowe święto sportu, czyli Mistrzostwa Polski w duatlonie, przemieniają Czempiń w sportową stolicę naszej ojczyzny. Jak kraj długi i szeroki, wszyscy przyjeżdżają do Czempinia. I kolarze, i biegacze, zawodnicy i kibice, wybitni sportowcy i amatorzy, młodzi i starzy, nawet z zagranicy, i biją rekordy, i własne, i cudze, i ruch uliczny blokują. Przejechać nie można, ani w interesach, ani na zakupy, bo się komuś sportu zachciało. Potem dni Czempinia, święto miasta, obfitujące w muzykę, radość i wszystko co najlepsze. Centrum Kultury Czempiń, odpowiedzialne za dostarczanie mieszkańcom odpowiedniej dawki kultury i rozrywki, jak zawsze staje na wysokości zadania. Wszyscy mieszkańcy, bez względu na codzienne obowiązki, łączą się w wspólnej zabawie. Koniec sierpnia to czas na odpoczynek dla zmęczonej plonami ziemi i wytchnienia dla strudzonych rolników. Gdy chleb wypieczony, czas na igrzyska. Zawzięta rywalizacja w turnieju wsi nie przeszkadza, by na koniec wszyscy świętowali jak po wielkim zwycięstwie. Festiwal polskiej kultury, tradycji, jedzenia, muzyki i tańca. W miejscu starych zakładów produkcyjnych przeprowadzono rewolucję, albo jak kto woli rewitalizację. I powstało Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia. Mieści się tam Centrum Kultury, biblioteka, kawiarenka i wiele innych miejsc, które służą aktywizacji społeczności lokalnej poprzez rozmaite wydarzenia. Po pandemii wirusa COVID-19, kiedy to rządził lockdown, dystans, dezynfekcja i maseczki, wróciliśmy do normalności. Mimo osobistych tragedii, jako społeczność nie zatraciliśmy się w martyrologii i nadal cieszymy się urokami życia. Świadomi, że każde pokolenie ma własny czas, a w życiu piękne są tylko chwile, kreujemy codzienność, która kiedyś stanie się dziedzictwem kulturowym naszych czasów. Świadectwem o społeczności polskich miasteczek w pierwszym stuleciu XXI wieku.